za darmo, to już wiecie, aby zapłaciłem za to szkolenie, to żeby wlać w siebie jak najwięcej, żeby tylko zaliczyć zgon, żeby zżygać pod siebie, żeby... Cześć wszystkim, w ogóle słuchajcie, nagrywam ten odcinek, jest chyba po 22, grubo po 22. Mam nadzieję, że tego tutaj nie widać i nie czuć, i nie słychać. Ale jeśli jesteś nowy albo nowa, to witam cię na moim kanale. Dzisiaj temat, o którym nigdzie przez całe moje życie nie słyszałem publicznie. Słyszałem te historie różne od moich znajomych z różnych branż, ale jakoś tak ciężko było mi w to uwierzyć. Dopóki sam nie zacząłem jeździć na kilkudniowe szkolenia i przekonałem się, co tam się do cholery dzieje. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że ja tutaj nikogo nie chcę obrazić, ani oceniać, krytykować. Po prostu powiem wam to, co widziałem, co słyszałem, co może przeżyłem, nie, bo ja tego nie przeżywałem, nie brałem w tym udziału, co tam się działo, ale po prostu, no wyrażę też swoją opinię, swoje zdanie, ale to nie ma na celu jakby krytykować tych osób, ponieważ ja zawsze powtarzam, że rób co chcesz, tylko nie krzywdź innej osoby. Chociaż tutaj niektóre rzeczy mają wpływ na innego człowieka i ta jedna z tych osób, a tak naprawdę trzecia osoba, bo to tak, trzecia osoba, może ma prawo czuć się pokrzywdzona. Jako, że pracuję w zawodzie fryzjera już wiele, wiele lat, to jeździłem na różnego rodzaju szkolenia i brałem udział w różnych szkoleniach, takich, które były na miejscu, wyjazdowych, ale na kilka godzin, albo na godzinę, albo na kilkanaście godzin. No i były też takie szkolenia, gdzie trzeba było wyjechać nawet na parę dni. No i oczywiście tam był nocleg. Najczęściej nocleg jest organizowany przez organizatora tego jakby całego przedsięwzięcia i w ogóle to jest bardzo różnie. No ale właśnie na tych szkoleniach się skupimy. Kiedy to organizator tego szkolenia załatwia ci nocleg w jakimś tam super hotelu i tam dzieją się właśnie rzeczy różnego typu. Rozmawiając z różnymi ludźmi, naprawdę z branży beauty i nie tylko, z branży foto, z branży takiej biznesowej, ale wiecie, takiej bardziej chodzi mi o jakieś takie korporacje, takie rzeczy, to nie chodzi tylko o fryzjerów. To chodzi ogólnie o ludzi po prostu, co się dzieje na tych szkoleniach. Bo to nie tylko, że fryzjer. Ja akurat wam powiem o tym z perspektywy fryzjera, no bo byłem na takich szkoleniach kilka razy i w zasadzie pod tym względem, o którym dzisiaj powiem, te szkolenia wyglądały tak samo. Często rzeczy, o których za chwilę opowiem, wykonywały, czy robiły osoby, o których nikt by się tego nie spodziewał. I tutaj wiecie co, jest takie stare przysłowie, cicha woda brzegi rwie. I powiem wam, że w moim przypadku, znaczy z mojej perspektywy, jak obserwuję ludzi, różne osoby, to się sprawdza. Sprawdza. Pada. Słuchajcie, naprawdę, cicha woda brzegi rwie. Przekonałem się o tym już nie raz. Zresztą ja sam jestem taka cicha woda w pewnych kwestiach, a potem się okazuje, że jestem na przykład zdolny do tego czy do tego. Tylko tutaj nie mówię akurat o tych szkoleniach i takich rzeczach. Nie, 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 nie. Tu mam w ogóle coś innego na myśli. Coś mi się teraz w głowie przykręcało, ale no nie, nieważne. Idziemy dalej. Szkolenia kilkudniowe, jeśli na takie jeździcie, to wiecie, że często wiążą się z tym, że wieczorem jest taka kolacja uroczysta, party, bankiet, bal, różne rzeczy. Co jest swego rodzaju taką po prostu... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Jest to fajne. No i oczywiście wiecie, w cenie macie obiady, alkohole, więc możecie sobie wyobrazić, jakie kolejki są po ten darmowy alkohol, ponieważ za to szkolenie trzeba zapłacić. I wiadomo, że to już wszystko jest w cenie. Kolejki po ten alkohol są tak ogromne, że naprawdę mnie to cały czas zaskakuje, a może już w zasadzie nie zaskakuje, że ludzie tyle chleją na potęgę, a jeszcze jak mają za darmo, to już wiecie, aby zapłaciłem za to szkolenie, to żeby wlać w siebie jak najwięcej, żeby tylko zaliczyć zgon, żeby zżygać pod siebie, żeby zrobić jakieś dziecko przypadkowo. Nie wiem, co ludzie mają w głowach, nie wiem. I to nie są tacy typowi alkoholicy, tylko chociaż może są właśnie? Może są różne rodzaje alkoholików. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ale właśnie, jak już są te imprezy na tych szkoleniach kilkudniowych, to właśnie często wiąże to się z chlaniem. Ludzie chlają i chlają. I to właśnie nie takie osoby, takie dzikie danki, po których byśmy wszyscy się tego spodziewali, że taka dzika dana się nachleje i zrobi jakiś dziwny dym albo coś. Nie. Najczęściej są pijane osoby, które wiecie na początku takie... A potem... Tak. Słuchajcie tak.
Przyznam, że mi też zdarzyło się kiedyś napić alkoholu na takim szkoleniu i byłem taki wesolutki, ale wesolutki. Kiedy poczułem, że nie chcę być jeszcze bardziej wesoły, ani dzikodankowy, to udałem się do swojego pokoju. I jeszcze pamiętam taką akcję, że w windzie mnie podrywało parę osób różnej płci. To było weird, ale też trochę miłe, ale... Pamiętam, wtedy miałem długie włosy, kręcone i błyszczące i mówili, że są piękne i że mam też ładne oczy, chociaż ja nigdy się z tym nie zgadzam, ale dziękuję. Dobra, idziemy dalej. No i słuchajcie, wróciłem do swojego pokoju właśnie, jak byłem taki już wesolutki, nie chciałem być bardziej wesolutki. Ale czy wszyscy powstrzymywali się przed nadmierną wesołością? Nie. Słuchajcie, ja pamiętam, że wróciłem na takim jednym szkoleniu około 1 w nocy do pokoju. Niektórzy dalej bawili się. I pamiętajcie, na tych kilkudniowych szkoleniach, szkolenia często zaczynają się już o 9 rano, następnego dnia, czasami nawet jeszcze szybciej. To wyobraźcie sobie osoby, które chlały i tańczyły do białego rana na takim szkoleniu. Większość tych osób z tych szkoleń nic nie wynosi. Poza tym często mam wrażenie, nie wszystkie, bo byłem na kilku szkoleniach, które były naprawdę fajne, ale mam często wrażenie, że niektóre szkolenia są robione specjalnie w takim właśnie stylu, wiedzy tam jest nie za dużo, aby co zrobić? Aby zarobić, moi drodzy, aby zarobić. Więc to też jest taka kwestia trochę dla mnie nieczysta tych szkoleń. Bo one są też szkolenia takie bardziej, no tam masz jakieś pokazy, coś tam. Ale czy tam jest taka wiedza, którą możesz wynieść tak totalnie, taka, że ją zabierasz sobie? I tak, i nie. Pamiętam, jak byłem kiedyś z moją szefową na takim szkoleniu i zapytaliśmy jednego fryzjera coś tam, no to nie była nawet przerwa, tylko jakby zakończenie, no to mieliśmy parę pytań, ja chciałem się zapytać, jak to zrobić czy coś, on tak, no to nie jest tego typu szkolenie. Kurwa, to jakie to jest szkolenie? Ja chcę wynieść wiedzę, praktykę, umiejętności, a nie patrzeć, jak każdy chleje i zżyga pod siebie i podrywa mnie w windzie. Jesus. No i właśnie, jak ktoś przychodzi rano w takim stanie na jakieś szkolenie, no to czego on się nauczy? Nawet jeśli już powiedzmy ta wiedza jakaś jest przekazywana, praktyczne umiejętności też, to jak on na takim kacu, ledwo widząc, ledwo słysząc, ledwo ogarniając jakiekolwiek rzeczy, no jak on ogarnie wiedzę? Macham w ogóle, bo mi gorąco, jest mi tak normalnie w ogóle. Co ja robię z tymi łapami? Weź się uspokój, człowieku. No dobra, idziemy dalej, słuchajcie. W ogóle mam dzisiaj taki mood pozytywny, taki... Tak, żadnej wiedzy. Mało tego. Niejednokrotnie zdarzało się tak. A byłem też na takich kilkudniowych szkoleniach z znajomymi różnymi, takimi większymi grupkami z pracy. No i niestety niektórzy z moich znajomych też tak robili, że na te szkolenia nawet nie dotarli. To akurat robią najczęściej osoby, którym pracodawca płaci za te szkolenia. Chociaż nie tylko, nie chcę uogólniać, ale z tego co zauważyłem i rozmawiam ze znajomymi, to najczęściej osoby, które tak wiecie, lekceważą totalnie te szkolenia, tak totalnie po całej linii, to osoby, które mają, że tak powiem, te szkolenia sponsorowane. No bo wiecie jak to jest. Nie zapłaciłem, więc co mi tam, mogę spać. Więc często te osoby, które balują do białego rana, właśnie śpią. Do tego też za chwilę dojdziemy, no to po prostu nie pojawiają się na tych szkoleniach. Czasami nawet 2 czy 3 dni z rzędu nie ma ich. Więc wszyscy znają ich tylko z imprez. Albo z tej drugiej rzeczy, o której za chwilę powiem. Czym jest ta kolejna rzecz, która jest dość kontrowersyjna, naturalna, ale też zdradliwa. Jest taka bardzo zwierzęca momentami. Tak, moi drodzy, ludzie uprawiają tam seks. I ogólnie chyba każdy wie, co to jest seks. Chyba w tym nie ma nic złego. Znaczy chyba, no nie ma w tym nic złego. Jeśli nikogo nie zdradzasz. A moi drodzy, uwierzcie mi, widziałem tam zdrady na własne oczy. Tak, niestety, ale tak. Nie jestem kapusiem i nie... Właśnie, wiecie co? Bo to nie chodzi nawet o to, czy jesteś kapusiem, czy nie jesteś kapusiem. Ale dajcie mi znać w komentarzu, proszę was, bo jestem ciekawy opinii ogółu. Gdybyście mieli dwóch znajomych
i ktoś by zdradził tą drugą osobę i wy byście o tym wiedzieli. I ta osoba by prosiła, żeby tego nie mówić, albo jakieś takie inne rzeczy, to wy byście powiedzieli, czy nie? Co byście zrobili? Tylko, wiecie, nie piszcie mi tak na łatwiznę, że no, ja bym pogadała z tą osobą, coś tam. Nie. Bo ta osoba by cię dalej prosiła, że nie mów, sama to załatwię. Co byście zrobili w takiej sytuacji? No, ale idziemy dalej. No i słuchajcie, naprawdę byłem świadkiem tam po prostu zdrady. I to nie raz, to jest straszne. I powiem wam szczerze, że to jest przerażające wchodzić w jakieś związki, bo jak patrzę, ile jest tej zdrady dookoła, to jest takie aż... No to po co się w ogóle wiązać? Oczywiście, wiem, że nie każdy się dopuszcza zdrady. Nie każdy jest zły, nie każdy jest fałszywy. Ale tego jest tak dużo, że czasami naprawdę aż ciężko uwierzyć w takie wierne, lojalne jednostki na tym świecie. Naprawdę. Ja będąc na tych szkoleniach byłem przerażony. Już nie wspomnę o tym, że ludzie tam po prostu się grzmocą na potęgę i w windach już przyłapywałem różne sytuacje. 1, 2, 3, and then do it. Naprawdę. Nie oceniam. Jeśli są singlami, są szczęśliwi, nikomu nie robią krzywdy, a nawet jeśli są parami i robią jakieś różne rzeczy z obopólną zgodą i nikt nikogo nie krzywdzi, nie mój biznes, nie moja sprawa. Nikogo nie krzywdzisz, rób co chcesz. Totalnie. Ale jeśli gdzieś tam w domu czeka na ciebie żona albo mąż z dziećmi, kochający, a ty na szkoleniach tam... Ijo! No to... To jest coś nie tak. Moim zdaniem coś jest totalnie nie tak. No i dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że naprawdę, tak jak powiedziałem na początku filmu, nigdy nie słyszałem o tym, o takich rzeczach publicznie. A to się naprawdę dzieje. I może, nie wiem... W sumie nie da się z tym nic zrobić. A po prostu nie robić tych imprez na szkoleniach. Szkolenie to szkolenie i tyle. Ale jest to przerażające. Jest przerażające też to, jak ludzie piją i ile piją. A właśnie, jeśli nie widzieliście mojego filmu alkoholu, alkoholizmie i w ogóle chlaniu Polaków i w ogóle cebulaków, to tutaj u góry macie link do tego filmu. Zapraszam serdecznie, jest trochę śmiesznie, poważnie, tak jak zawsze po mnie wiecie. Nie wiem, może jestem jakimś naiwnym wizjonerem i mam nadzieję, że to, że mówię o pewnych rzeczach głośno, będzie miało jakiś taki chociaż malutki wpływ na to, żeby ludzie troszkę zmienili swoje podejście. Nie zatracali się tylko w tym alkoholu, w zdradach, w orgiach, ale są też jakieś inne fajne rzeczy na tym świecie. Czy to już ja jestem dziwny? I wtedy wiecie, powstają dzieci i dwie rodziny i takie, no nie wiem, dziwne. I zamiast na szkoleniu być takim, to oni są takim. Albo... Ijo! O, Jesus Christus, nie! Jeśli wyjeździcie też na takie szkolenia, które trwają kilka dni i musicie tam spędzić noc i widzieliście różne dziwne rzeczy, to dajcie mi znać koniecznie jakie. Może jeszcze coś przeoczyłem. Nie tylko tam jest alkoholizm i wszechobecna seksualność totalna, zdradziecka, ale jeszcze coś innego. Może ja czegoś nie wiedziałem. Może w innych branżach się dzieją jeszcze inne rzeczy. Bo słyszałem też o jakichś narkotykach i w ogóle no nigdy tego nie widziałem, więc może ci fryzjerzy jeszcze jakoś się ogarniają. Ale naprawdę, ja mam wrażenie, że większość fryzjerów na tych szkoleniach jeździ na jakieś tańce godowe. Na grzmocenie się po prostu na potęgę. Z killerem. Z byle kim, byle gdzie, byle jak, aby... Ijo, wiecie o co chodzi. Żałosne. Ja jednak jestem fanem jakości. Tak, moi drodzy, jeśli odcinek wam się podobał, dajcie znać i dajcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Zajrzyjcie na moje Instagramy. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, dajcie znać, jak to jest u was z tymi szkoleniami. I co w ogóle o tym sądzicie? Czy w ogóle wiedzieliście o tym? Cześć!